Nie róbcie tego w domu. Haj, dzień dobry, witam się z wami bardzo, ale to bardzo serdecznie. Halo, a ty się nie witasz? Co? Nie przywitasz się? Więc haj, dzień dobry, ja też witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie. Mama dzisiaj oszalała, właśnie się na nią patrzę i chcę jej przekazać: mama, tylko ostrożnie obetnij sobie te włoski. A teraz lecimy. Tak. Mama zje jako deser do kawki. Mogę szyjkę czy uszy? A mama zje całe, ale będzie miała deser. Mama zjedz i się kładź i lecimy. No, mama, lecimy. O kurcz. Ale numery. Zobaczcie na to. Tu jest barykada. Bardzo oryginalna, prawda? Rodzice na pewno robią jeszcze lepsze niż ja, ale ja jeszcze takich ostrych nie muszę robić, ale zaraz wam coś powiem. Tu laurka na kamerce. Kamerka jest tu i laurkę obserwowałam z łazienki, bo mama szybko muszę umyć włosy, prawda? Mama coś powie teraz o tobie, dobra? Mama coś powie teraz. Aż dziecko wzdechło. Dobra, mama, mów szybko. Ja z jakieś 2 tygodnie temu zauważyłam właśnie jedną rzecz. Jak ona zostanie sama. Oczywiście ja zawsze jak ją zostawiam, to ja mam kamerę i tak dalej, albo zostawiam czymś. Chodzi o to, że jak ona zostaje sama, to ona się obkręca, ona się rusza. No po prostu szok jest. A jak rodzice są, to ja przecież się nie będę ruszać. Tak? Wychodząc z pokoju, laurka leżała w tamtą stronę, przyszłam, ona już jest w tą stronę. O, Malwinka, mówią mi. Ogon, Malwina. A na przykład, gdy jesteśmy w salonie, nie? Tu jest moja wyspa kuchenna i na wprost kładę sobie zawsze tą matę, na której ona leży. Albo tą pięknotkę, albo te pudzle. Jeżeli są w zasięgu wzroku, to układam i wtedy ganiam koty, żeby nie drapały. I wtedy ja tutaj mam ją w zasięgu wzroku i uwierzcie mi, że jak ją położę, tak ona będzie leżała, będzie się bawiła, nie przekręci się nawet, no nawet milimetr się nie przekręci. A jak my wyjdziemy, ja wracam, a ona na przykład nie leży na macie, bo ona już się przesunęła, rozumiecie to? Nawet mogę przed nią siedzieć, pokazywać jej przeróżne rzeczy, żeby, wiecie, wykazać chęć u dziecka, żeby się przesunęła. Nawet prawdziwe piloty, bo zazwyczaj to działa, nie zabawki, nie? Telefon, nawet aparat położę. No nie, wystarczy tylko, że wyjdę. I ona automatycznie, no, rusza. A jak my z Dawidem jesteśmy, no to sama się możesz ruszyć. A jaki jest z tego logiczny wniosek? Rodzice są po prostu nudni. Czy któryś z waszych bobasów też miało takie coś, że jak wy byliście, no to ni cholery, ale jak wyszliście, to czas start, dzieje się. No po prostu, ja nie wiem. I ja myślałam na początku, że mi się to wydaje, nie? Mówię, Boże, jakieś urojenia mam. Leżała tak, wracam, ona leży tak, nie, Boże, już wiecie, już sobie wkręcałam. I później naprawdę załapałam, że rzeczywiście, jak nas nie ma, to ona się rusza. Jak my jesteśmy, to... Moi drodzy, zasiadłam, umyłam beret, teraz mam przedziałek na samym środku, bo zawsze mam bardziej z tej strony. No i do waszej oceny, oczywiście on tutaj jest bardziej uniesiony ze względu na to, że zawsze jest z tej strony, no to wiadomo, te włosy są takie przyzwyczajone do swojego miejsca. No i jak wyglądam w tym przedziałku, to już kwestia oczywiście też waszej opinii. A każdy chodzi zawsze tak, jak uważa, że dobrze wygląda. Płyńmy do brzegu, żeby szybciej przebrnąć przez to wszystko. W ogóle tak mi paznokcie pasują do sukienki, że aż miło. Umyłam włosy, one nie są wyprostowane, dlatego one będą troszeczkę może gdzieś tam sterczące, a z tyłu być może jest szansa na to, że będą jakieś tam, wiecie, naturalne, jak to się mówi, odgnioty. I teraz tak, będziemy przycinali włosy. Raz, że chcę troszeczkę przyciąć sobie włosy, bo teoretycznie, gdzie mam iść do fryzjera? Ja wiem to, co i wy. Ja wiem, wszędzie można iść, no, taka prawda. Ale uznajmy, że rzeczywiście się nie da iść. I teraz ja domowym sposobem chcę przyciąć sobie włosy. I chcę jeszcze nadać im kształt. Teraz wam się odwrócę, żebyście mogli zobaczyć, jak wyglądają moje włosy w tej chwili z tyłu. Jeżeli ja usiądę tak, to chyba będzie dobrze, co? Obejrzałam teraz ten fragment filmu, który wy widzieliście przed chwilką. Te moje włosy z tyłu. Ja pierdzielę, jaka krzywizna! Mój ty, panie, jedyny! I dosyć, że one nie są ani proste, tam się niby zaczyna dziać jakiś kąt i w ogóle tam jakieś gnioty odstają krzywe. Co to w ogóle jest? Znalazłam filmik,
jeszcze chyba przed świętami, tak, 29 marca był opublikowany ten film, kosmetyczna hedonistka. Link do jej kanału na Instagramie będzie w informacji pod filmem. Stąd też pochodzi źródło tego filmu, z jej właśnie profilu. Jest to przepiękna kobieta, przepiękne włosy ma, no i jest to tak zwana włosomaniaczka. I uwierzycie, że nigdy, przenigdy, ale to przenigdy nie kupiłam ani jednego produktu z jej polecenia, tylko obserwuję ją od kilku lat. Uwielbiam patrzeć na jej piękne włosy. Jeżeli jej nie znacie i wejdziecie, to będziecie wiedzieli, co znaczy mieć piękne, ładne, gładkie, cudowne, długie włosy. I tu nie chodzi o to, że ja się chcę upodobnić do niej i mieć takie piękne włosy, bo ja podejrzewam, że nigdy w życiu, choćby mi się zesrała za przeproszeniem, to takich nie będę miała. No ale oczywiście, jeżeli nic nie będę praktykować, nic nie będę próbować, no to no co, no ręce rozłożone i oczywiście, że takich włosów nie będziesz miała. Jeżeli spróbujesz, no to może coś z tego wyjdzie. Chociaż ja uważam, że moje włosy jak na niewyprostowane, to i tak są w nawet niezłej kondycji. No ale weźmy się za te końcówki, słuchajcie. Teraz razem wspólnie obejrzymy sobie właśnie ten fragment filmu, według którego będę chciała przeciąć sobie włosy. Ale jak zbliża się moment, że mam to wykonać, to się okazuje, że to jest bardzo trudne. Dlatego dzisiaj, susząc włosy, zrobiłam przedziałek na środku, bo tak powinien on wyglądać. I teraz tak, tam należy zrobić ten przedziałek z tyłu, więc pozwólcie, że ja zrobię tutaj równiutko, idę do lustra, do łazienki i będę patrzyła w drugie lusterko. Mam też te gumki. Te gumki to kupiłam kilka lat temu, chyba na AliExpress, one teraz to można wszędzie kupić. Nie wiem, byście sobie wpisali gumki recepturki albo gumki recepturki mini, coś takiego, nie wiem jak to nawet wyszukać teraz. No i chciałabym jeszcze jedną rzecz podkreślić, taką bardzo ważną, że na pewno do tego typu zabiegów to przydałyby mi się profesjonalne nożyczki fryzjerskie. No. Salony zamknięte, a nożyczek nie ma gdzie kupić. Trzymajmy się tej wersji. Jestem. No tak trzeba było zrobić według tego filmu. A kto jak wygląda, to już nie moja wina. I zobaczcie na to. Myślałam, że jeszcze może zrezygnuję, bo zaczęłam się cykać. Ale jak zobaczyłam to, że ja mam normalnie unicorna. Zobaczcie. Bez kitu. Te jednorożce są wszędzie. Co to kuźwa jest zaś? Jaki szpikulec. Jak żądło pszczółki. No ale dobra. Teraz musimy zrobić sobie coś w stylu tych gumek, nie? No i tak stwierdziłam, że naprawdę się zaczęłam cykać i nie będę już tego robić, ale jak ja zobaczyłam, co się dzieje na mojej głowie, to stwierdziłam, że o nie, Karol, fryzjer, Kowalczyk, jedziemy z koksem. I teraz czekajcie, ja nie chciałabym jej obcinać nie wiadomo ile też, ale z racji tej krzywizny, która się tutaj wydarzyła, cholerę wiedzieć czemu, no to wszystko przez to, że fryzjerzy zamknięci, nie? No to trzeba by było teraz podjąć ten cios. Boże, aż tyle? O matko kochana, no tak dużo? No a ja bym tylko tego kikuta obcięła. Olu, nie, trochę niżej. Co? Trochę niżej. I tak im się przyda trochę przyciąć. One są naprawdę w dobrej kondycji. Nie rozdwajają mi się końcówki ani nic. Ale tak myślę. O, widzicie gumkę? Myślę, że tyle. Dajcie mi chwilę, muszę sobie pooddychać. Boże, jak mi łeb tutaj normalnie mi się zaraz spoci w tym. Patrzę na siebie teraz. To tak kogoś mi to przypomina i nie mogę załapać kogo. Czy wy kiedykolwiek w domu też robiliście takie eksperymenty? Czy nigdy jeszcze nie robiliście niczego w domu sami, jeżeli chodzi właśnie o włosy? Czekajcie, jeszcze raz zobaczę jak to było. Jak się obetnie, to co dalej? Trzeba płakać już. O matko kochana, no ja nie mogę, ja tego nie wytrzymam. Oj Boże, nie, ja tego nie zrobię. Ja tego nie zrobię. Boże, no czekajcie. Dobra. Ja pi***. Tak to jest, jak się ma profesjonalne fryzjerskie nożyczki. Teraz, wedle tego filmiku, po prostu musimy zrobić tak, że to, co mam tutaj nierówne, to muszę to po prostu obciąć. I zaraz wyjdzie tak, że włosy będę miała po prostu do uszu. No dobra, no to może wcale to nie będzie aż takie złe.
Karolina fryzjer Kowalczyk. Ja. Oczywiście ja nie myślałam o tym, że jak obetnę włosy, bo ja chciałam ich mniej obciąć, ja sobie będę teraz makijaże robić, ale no, skróciłam sobie włosy. Dobra, słuchajcie, ja jestem gotowa na zakończenie tego całego cyrku. Czekajcie, przeczeszę się i już się odwracam. Jak w tym programie. Twoja chwila prawdy. Co ja mogę dodać na podsumowanie? Tak jak teraz siedzę i jestem w trakcie nagrywania tego, co się stało, to stwierdziłam, że chyba w ogóle nie puszczę tego w internet. Ale później, bo jeszcze byłam Laurkę nakarmić, to przetrawiłam to troszeczkę bardziej i stwierdziłam, że puszczę to w formie przestrogi dla innych, żeby nie korzystali z filmików internetowych, tylko umówili się po cichu do fryzjera. Tak jak podkreśliłam na samym początku, wiedziałam, że może już być jakaś wpadka ze względu na to, że miałam nożyczki zwykłe, kuchenne, a nie profesjonalne, takie fryzjerskie. I moje włosy są bardzo, ale to bardzo grube, jak się je weźmie tak właśnie w kucyk. I żeby je uciąć, to no to właśnie powinna mieć takie profesjonalne nożyczki. Wygląda to lepiej niż przed obcięciem. Takie jest moje zdanie. No jak krzywo było, tak jest, ale wygląda to lepiej niż było wcześniej. Jak najbardziej nie wątpię w to, że ten filmik, który my obejrzeliśmy wspólnie razem, działa. Nie, no jak mam tak rzucone, no to jest pięknie i ładnie, nie? Chyba. No bo zarys mi się zrobił. Tylko ja mam właśnie takie te dzioby porobione przez te moje nożyczki. Tak wygląda Karolina fryzjer Kowalczyk. Dziękuję. Zaraz pozwolę sobie zanurkować w koszu, dlatego że wczoraj kupiłam fajną mrożonkę i to się nazywało chyba wegetariański gulasz z soczewicy czy coś takiego. No zaraz wam pokażę. I na tej podstawie, nie centralnie to samo, troszeczkę zmienione, ale chcę zrobić coś podobnego. Na przykład tam nie było kaszy żadnej. Ja mam około 2 woreczków kaszy bulgur, mam puszkę cieciorki, mam puszkę soczewicy, damy z połowę cebuli, damy 2 ząbki czosnku i mam mrożoną marchewkę i fasolkę, więc po troszku damy tego i tego. I na przykład cieciorkę kupiłam z felerną puszką, bo dzyndzel był urwany i jak widzicie jest bardzo profesjonalnie otwarta. Ja nadal nie mam otwieracza w domu, dlatego że ja nigdy nie potrafiłam i nie potrafię po dzień dzisiejszy używać otwieracza. Ja wam w 5 sekund otworzę to zwykłym nożem. Co prawda wygląda jak wygląda, ale jest otwarte. To danie gotowe, o którym mówiłam, to jest mrożone gulasz wegetariański z soczewicą. No, czyli dobrze powiedziałam chyba. I tu jest chyba cukinia. Czekajcie, inaczej. U mnie w garku sytuacja wygląda tak, że mamy połowę cebuli, ten czosnek, trochę fasolki, marchewki mrożonej i tutaj wrzuciłam, jak widzicie, 2 liście laurowe i 2 ziele angielskie. Boże, jak to teraz pachnie. I teraz słuchajcie, to czym chcę to dalej doprawić. Tu możecie sobie teraz zatrzymać. Ja wam zrobię teraz zbliżenie. Mamy skład i tu jest wypisane po prostu wszystko, co jest dodane. Mamy też te główne składniki, czyli marchew, ciecierzyca, cukinia i później zaczynają się właśnie przyprawy. Cukier, cebula, czosnek, lubczyk, pieprz czarny, liść laurowy, ziele angielskie i właśnie dlatego ziele angielskie i liść dałam tutaj do przesmażenia, bo to daje taki aromat wtedy, że masakra. Jeżeli chcecie, możecie później go wyjąć, żeby wam w daniu nie przeszkadzało. Ale do przesmażenia właśnie polecam w ten sposób. I zobaczcie, mamy pełen gar po prostu szczęścia, zdrowego, pysznego jedzenia. Szybkie, bo to jest szybkie, bo tutaj nic specjalnego nie trzeba było, nie wiadomo jak robić. Oprócz tego, że najdłuższym czasem było chyba 12 minut czekania na ugotowanie kaszy bulgur. Ja dałam jeszcze sriracha, żebyśmy mieli troszeczkę ostrzejsze, bo takie właśnie lubimy. Nie takie, wiecie, że twarz wykręca na wszystkie strony i człowiek się pyta, co ci się stało, tylko po prostu, żeby było gdzieś tam wyczuwalne. A ja dzisiaj w ogóle w sukience gotuję. Zresztą, na pewno to nie jest mój pierwszy raz. Ja przy garach to pewnie już podejrzewam, że w przeróżnych kreacjach stałam. Właśnie to danie było przepyszne i stwierdziłam, że chcę je odtworzyć w domu, tylko chcę je zrobić bardziej sycące. Dodać kaszę, wy możecie ryż, możecie doprawić to na jakiś sposób chcecie. Naprawdę pycha, pycha. Ja bardzo, ale to bardzo nie lubię wyrzucać jedzenia i marnować. I kurczę, wiecie co? Zawieruszył się, dosłownie była połowa opakowania. Jeżeli zostały wam tego typu serki, nie mówię, że akurat Filadelfia, ale może coś podobnego, co się nadaje, dodajcie do tego. O Jezu, o Jezu. Tak się teraz zastanowiłam, że gdy przeczytamy to, co jest napisane na opakowaniu, gulasz wegetariański, to z czym wam się kojarzy gulasz? Bo mnie się kojarzy z tym, że będzie gdzieś tam jakiś sos. I w składzie tam jest, jak czytaliśmy sobie skład, jest napisana śmietanka. Ja nie dawałam żadnej śmietanki, już nie cudowałam, dałam serka.
Ale mój mózg myśli, że jeżeli jest gulasz, no to musi być sos, nie? Sos, 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 to jest gulasz. To gotowe danie po przygotowaniu wygląda mniej więcej tak jak to, które tutaj jest w garnku, wiecie, bez żadnego sosu, bez niczego. Ale nazwa tak nie do końca mi pasuje do tego, co jest podane. Niemniej jednak jest przepyszne. Przepyszne, tak, jak najbardziej wam polecam. Jeżeli znajdziecie sobie to gotowe, jeżeli chcecie spróbować, pycha. Jeszcze raz poszłam do lustra teraz, wzięłam je tak, wiecie, no i zaczęłam oglądać ten tył, jak to wygląda. I powiem wam szczerze, że to wcale kuźwa źle nie wygląda. Teraz wystarczy, tak jak one są z tyłu, żeby ktoś po prostu tylko przyciął te kulfoniki takie małe, które wystają i później poproszę szwagierkę, żeby mi to przycięła i naprawdę ten kształt jest piękny. Przychodzi mi tylko jedna myśl do głowy. Kto mi kuźwa wcześniej obciął włosy, które widzieliście te ala proste? Kto to mi robił? Ja chyba wiem, ale nie powiem. Wtargnęłam do góry, żeby wrzucić film na kompa i go zacząć edytować, żebyście go mogli jeszcze w dniu dzisiejszym zobaczyć, czyli w piątek. Okno pogodowe, które jest z tej strony, mówi nam, że jest cudowna i wspaniała pogoda. Laurka teraz ma drzemkę, to jest ta krótsza. Jak się obudzi, zje, to później pójdziemy sobie na spacerek. A wam życzę cudownego, wspaniałego i szalonego weekendu. Jeżeli macie życzenie, zostawcie mi kciuka do góry, za którego bardzo serdecznie wam dziękuję i dziękuję wam za to, że znaleźliście chwilę, żeby spędzić ze mną te kilkanaście minut. Widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Cześć.